Proboszcz parafii Świętej Trójcy, który nie był Polakiem, chciał zorganizować akcję pomocy dla Polski po ogłoszeniu stanu wojennego. Zebrał ubrania i lekarstwa, ale nie miał możliwości dostarczenia tego do Polski. Pamiętam dobrze, że działo się to w lutym 1984, bo wtedy we Francji był wielki strajk kierowców ciężarówek. Przed przyjazdem do Polski kupiłem mapę tego kraju w wersji francuskiej. Wtedy, nie wiedząc, musieliśmy spędzić około 17-20 godzin na granicy NRD, gdzie nie sprawdzano zawartości ciężarówki, ale kazano nam długo czekać. Natomiast po wjeździe do Polski, oprócz uporczywego czekania, musieliśmy wyładować wszystko, co znajdowało się w ciężarówce. To był rok 1984, kiedy poznałam Alena Michela. Pamiętam, transport był do Mistrzyjowic, tutaj w Krakowie. No a potem już były kolejne i kolejne i kolejne. Oni się wciągali coraz bardziej w Polskę i w problemy polskie, a ja się wciągałam w to moje pomaganie im w pomaganiu nam. Tych leków brakowało do tego stopnia, że przecież w aptekach w ogóle nie były dostępne na przykład antybiotyki, prawda? Zwłaszcza te nowe generacje, których byśmy w Polsce wtedy jeszcze nawet nie znali. Więc to był fenomen także terapeutyczny. Czas, kiedy ta akcja i ta działalność taka w dużym wymiarze rozpoczęła się. Ja sobie teraz przypominam, że też to właśnie w 1984 roku, kiedy ksiądz Kazimierz prosił mnie na górę i powiedział mi, zorganizuj sobie grupę ludzi i będziesz się zajmować apteką. No wtedy księdzu powiedziałam, przy księdze, jak będę się zajmować apteką. Kupiłam wtedy książkę Leki Współczesnej Terapii. Po prostu, kiedy była recepta napisana tam polski odpowiednik, to ja wtedy szukałam sobie odpowiednika francuskiego i zawsze na tym pudełeczku pisałam do uzgodnienia z lekarzem. Nawet z początku nie zdawałam sobie sprawy, że to tak ogromny zasięg będzie ta pomoc miała. Ale też był taki okres, że oprócz tych lekarstw, to Alan organizował taki transport, pamiętam takich rzeczy, które myśmy zawozili dla tych prześladowanych, internowanych później, a potem po strajku, po zatrzymywanych. Przewoziliśmy dla Solidarności farbę drukarską, zakazaną literaturę, książki kultury w wydaniach pomniejszonych. Kultura, j'en ai encore d'ailleurs, tous ces petits livres de pour distribuer quoi, minuscules, c'était Umieszczaliśmy je w ciężarówce w różnych miejscach, w reflektorach, w kabinie kierowcy. La cabine et c'était on remplissait le matériel, c'était on disait bon. Natomiast wyjeżdżając z Polski, wywoziliśmy materiały Solidarności także z Nowej Huty. De Solidarność, qui venait de Nowa Huta, d'ailleurs. Przywieźliście również sprzęt wideo, w tym kamerę, co pozwoliło między innymi dzięki wam na uruchomienie pierwszej niezależnej telewizji u księdza Kazimierza Jancarza. Bardzo mu na tym zależało. To było dla niego wydarzenie niesłychanie istotne. Wojsko gra, milicja rżnie, a dyryguje KGB. Widziałam, że wszystko było nowe. Ja zastanawiałam się, jak to robi taka organizacja, skąd oni to wszystko mają, co podjeżdżają do jakiejś fabryki, biorą. No i wtedy ci chłopcy z Amitié Polonii tłumaczyli, jakie robią akcje. Ja sobie wtedy w ogóle tego nie mogłam wyobrazić, jak to jest, że ludzie chcą dać pieniądze jakiejś organizacji, która potem pomaga w ogóle jakiemuś krajowi, o którym ci ludzie w ogóle nie wiedzą. Kraków i jego województwo nigdy nie miało tomografu do prześwietleń głowy. Ten, który przywieźliście, będzie służył około 6 milionom mieszkańców regionu.
chwileczkę. Wśród takich braków, które były rzeczywiście no, dramatyczne wprost, no to między innymi, prawda, brak możliwości dializy. Te dializy odbywały się w sposób naprawdę dzisiaj, powiedzielibyśmy, no prawie że skandaliczny, dlatego że trzeba było ograniczać i starsze osoby właściwie nie miały szansy do takiej dializy. Żona mojego kolegi ciężko zachorowała, obie nerki nieczynne. On, wiedząc, że ja mam kontakty z Francją, zwrócił się z tym do mnie, ja do Francuzów. Francuzi zrobili piękne plakaty, które wisiały we wszystkich aptekach we Francji, z listem, który napisałem, takim błagalnym listem, pomóżcie jej. I w efekcie, proszę Państwa, przyjechał ponad 20 aparatów do dializy. Bardzo Wam dziękuję, że przywieźliście te odżywki dla dzieci i mąkę, szczególnie dla chorych na celiakię, dlatego że są poważne trudności z kupnem i dlatego Bóg zapłać, bo tylko tyle można powiedzieć. Kto by przypuszczał, że do 87 roku przyjechało 1000 ton. Tak. To przecież jest niewiarygodna ilość i no, przy tym organizacja. Był jeszcze jeden element niesłychanie ważny, mianowicie ta akcja właśnie Alena, jego przyjaciół, sprawiała, że przywracała nam się nadzieja. Apteka Darów przetrwała dzięki Amitie Poloń i dzięki Amitie Poloń trwa do tej pory, bo my ciągle mamy kontakty z Francuzami.